Siostro Yang, czy miałaś jakieś trudne sytuacje lub problemy w czasie współpracy z siostrą Li? Ostatnio była taka sytuacja. Ja i siostra Li odpowiadałyśmy za pracę dwóch grup. Kiedy miała problemy i przychodziła z nimi do mnie, robiłam wszystko, żeby jej pomóc. Ale po jakimś czasie poczułam, że wkładam w tę pomoc wiele wysiłku, a tylko ona zbiera pochwały. Byłam przybita, że nic z tego nie mam. Zaczęłam jej unikać, żeby nie zadawała mi pytań. Wiem, że to było niewłaściwe i samolubne, ale nie mam pojęcia, jak należy to rozwiązać. Tak się dzieje dlatego, że jesteśmy samolubni. Chcąc chronić reputację i status, zaniedbujemy interesy Domu Bożego. Na czym cierpi praca Kościoła? Mnie też przytrafiło się coś takiego. Lecz po sądzie Słowem Bożym dowiedziałam się czegoś o sobie. Jak to wyglądało? Omówisz to z nami? Tak, dobrze. Był listopad 2019 roku. Wypełniałam obowiązki z siostrą Joe. Aby praca była bardziej wydajna, podzielono obowiązki między nas dwie. Ja miałam się zająć podlewaniem, a siostra Joe produkcją filmów. Podlewanie nowo przybyłych nie szło zbyt dobrze. Przestraszyłam się, że nie podołam. Wiedziałam, że to kluczowe zadanie i że jeśli osiągnę jakiś sukces w tej trudnej pracy, przełożeni dostrzegą moje zdolności, a bracia i siostry będą mnie szanować, więc się zgodziłam. Spotykałam się z tymi, którzy podlewali nowych i pomagałam im rozwiązywać problemy w pracy. Skupiałam się na tych, którzy byli dobrej jakości. Wkrótce podlewanie stało się bardziej wydajne. Pewnego dnia siostra zgłosiła, że jest zbyt mało chętnych do produkcji filmów, co powoduje problem, który trzeba rozwiązać. Pomyślałam, trzeba się tym zająć, ale muszę też doglądać podlewania. Jeśli przeznaczę czas na produkcję filmów, zamiast rozwiązywać problemy nowych, oni odejdą, a wtedy podlewanie może pójść na marne. Czy wtedy przełożeni nie pomyślą, że się nie nadaje? Poza tym, produkcja filmów to zadanie siostry Joe. Więc jeśli jej pomogę, to ona zdobędzie uznanie, a ja pozostanę w cieniu. Dlatego nie wchodziłam w szczegóły jej pracy. Rzuciłam kilka słów i wyszłam. Później spytałam siostrę Joe, jak jej idzie. Nie znalazła odpowiedniej osoby i miała spory problem. Z powodu braku pracowników prace się opóźniały. Wtedy nie przejmowałam się tą sprawą. Uważałam, że to obowiązek siostry Joe i że mnie to nie dotyczy. Pewnego dnia Joe powiedziała: widzę, że skupiasz się na tym, za co jesteś odpowiedzialna i nie obchodzi cię praca innych. Słysząc jej słowa, pomyślałam: gdybym wykonała pracę za ciebie, zdobyłabyś uznanie. Mnie nikt by nie docenił, więc po co mam to robić? Kiedy o tym wspomniała, nie przejęłam się tym. Wkrótce potem nasza przełożona powiedziała: z produkcją filmów są pewne problemy, trzeba je rozwiązać. Wiem, że kiedyś kręciłaś filmy. Masz doświadczenie w tej dziedzinie. Będziesz odpowiedzialna za filmy, a siostra Joe przejmie podlewanie. Słysząc to, poczułam złość. Włożyłam tyle wysiłku, pomysłów i uwagi w podlewanie nowo przybyłych. Choć to nie było łatwe. Teraz ona będzie korzystać z mojej pracy, a ja mam kręcić filmy. Poza tym, nakręcenie dobrego filmu to trudna sprawa. Jeśli mi nie wyjdzie, co pomyślą inni? Czy uznają, że się nie nadaje? A potem stwierdziłam: dzieło podlewania nie miało dobrych wyników. Poprawiły się dzięki moim nieustannym wysiłkom.
Jeśli nadgonię produkcję filmów, czy nie dowiodę swoich zdolności? Więc przyjęłam zadanie. Potem włożyłam w produkcję filmów serce i duszę. Zatrudniłam ludzi. Gdy bracia i siostry mieli problemy, cierpliwie omawiałam sposoby ich rozwiązania. Po pewnym czasie praca przy filmach przyniosła wyniki, a u wszystkich entuzjazm do pracy wzrósł. W tym czasie niektórzy prosili mnie o pomoc przy podlewaniu. Uważałam, że to już nie jest moja odpowiedzialność. Gdybym im pomogła, nic bym nie zyskała. Udzielałam im zdawkowych odpowiedzi. Pewnego dnia siostra Joe wyznała, że ma problemy z podlewaniem i nie wie, jak je rozwiązać. Wcześniej sama zmagałam się z tymi problemami. Miałam zamiar powiedzieć jej, jak postąpić. Ale potem pomyślałam, że jeśli to zrobię, ona zyska uznanie, a ja zostanę z niczym. Powiedziałam jej, że zajmę się tym, jak znajdę czas. Ale potem zapomniałam o tym. Sprawa pozostała nierozwiązana i ucierpiało dzieło podlewania. Byłam taka sama. Nie uwzględniłam całości dzieła. Angażowałam się w pracę, za którą odpowiadałam, i nie zajmowałam się obowiązkami siostry Lee. Wiedziałam, że ma problemy, ale nie próbowałam jej pomóc, przez co praca się opóźniała. Jak sobie poradziłaś ze swoim postępowaniem? Właśnie. Kiedyś przyjechali wyżsi rangą przywódcy, by przyjrzeć się pracy. Odkryli, że skupiam się tylko na własnym zadaniu, a inne lekceważę. Ostro powiedzieli mi, że przywódczyni, która troszczy się tylko o swoje obowiązki, lekceważąc inne zadania kościoła, ma złe człowieczeństwo, jest samolubna i godna pogardy. Słysząc to, poczułam smutek i rozgoryczenie. Pomyślałam, wkładam tyle czasu i wysiłku w swoje obowiązki. Ciężko pracowałam, nie leniłam się. Nie mam żalu, że mnie nie pochwalili. Ale jak mogli powiedzieć, że jestem samolubna? Po powrocie do domu rozpłakałam się. W bólu modliłam się do Boga. Boże, wobec takiego przycinania i rozprawiania się ze mną czuję się skrzywdzona. Nie rozumiem Twoich intencji. Poprowadź mnie, bym poznała siebie. Amen. Pewnego dnia przeczytałam słowa Boga. W skład człowieczeństwa powinno wchodzić sumienie oraz rozum. Są to podstawowe i najważniejsze składniki. Jakiego rodzaju osobą jest ktoś, kto nie ma sumienia i rozumu? Zwykłego człowieczeństwa? Mówiąc ogólnie, jest to ktoś, kogo człowieczeństwo jest utracone i słabej jakości. Zagłębiając się w szczegóły, jakie przejawy utraconego człowieczeństwa taka osoba ukazuje, tak że inni twierdzą, iż nie ma człowieczeństwa? Spróbujcie przeanalizować, jakie cechy charakteru można znaleźć u takich ludzi i jak konkretnie się one przejawiają. Są egoistyczni i małostkowi. Egoizm to jedna z tych cech, podobnie jak małostkowość. Co ponadto przejawia się w ich działaniach? Działają niedbale, lekceważą sprawy, które nie dotyczą ich osobiście. Nie chronią interesów domu Bożego. Nie uwzględniają woli Boga. Nie biorą na siebie ciężaru świadczenia o Bogu ani wykonywania swoich obowiązków i nie mają poczucia odpowiedzialności. O czym myślą, ilekroć coś robią? Najpierw myślą o tym, czy Bóg będzie wiedział, że to robię? Czy dostrzegą to inni? Jeśli ani Bóg, ani inni ludzie nie widzą, że wkładam w to cały swój wysiłek, to nie ma sensu tak się wysilać i cierpieć. Czyż to nie egoizm? A zarazem bardzo niegodziwy rodzaj intencji? Gdy myślą i działają w ten sposób, czy sumienie odgrywa jakąkolwiek rolę? Czy sumienie daje w ogóle o sobie znać? Nie.
Niektórzy milczą nawet wtedy, gdy dostrzegą problem. Widzą, że inni powodują zakłócenia i stwarzają przeszkody, ale nic nie mówią i nic nie robią, aby ich powstrzymać. Nie kierują się dobrem domu Bożego. W ogóle nie myślą o własnych powinnościach i obowiązkach. Przemawiają, działają, wybijają się, podejmują wysiłki i poświęcają energię tylko z uwagi na własną próżność, prestiż, pozycję i interes. Działania i intencje kogoś takiego są dla każdego jasne. Pojawiają się, gdy tylko jest szansa na zaszczyt czy błogosławieństwo. Lecz gdy nie ma zaszczytów, albo gdy pojawia się cierpienie, znikają z pola widzenia. Czy taka osoba ma sumienie i rozum? Czy ktoś bez sumienia i rozumu, czyniąc tak, ma poczucie winy? Nie. Tacy ludzie nie mają wyrzutów sumienia. Sumienie takiej osoby nie służy niczemu, a oni nie mają poczucia winy. Czy mogą więc odczuć dyscyplinowanie ze strony Ducha Świętego? Nie, nie mogą. W obozie szatana, czy to w małym biurze, czy w dużej organizacji, wśród mas, czy w rządzie, w jakiej atmosferze działają ci ludzie? Jakimi kierują się zasadami i wytycznymi? Stanowią własne prawo, idą własną drogą, bronią własnych interesów i radzą sobie sami. Kto jest u władzy, ma ostatnie słowo. Nie myślą o dobru innych. O ile tylko ich działania nie naruszają krajowego prawa lub regulacji rządowych, robią co chcą, dążąc do sławy, fortuny i statusu. Jeśli nie rozumiecie prawdy, ani jej nie praktykujecie, to czy w sytuacji, w której nie dostajecie słów Boga, bylibyście od nich inni? Na pewno nie. Bylibyście tacy sami jak oni. Walczylibyście tak samo jak niewierzący. Zmagalibyście się tak samo jak niewierzący. Pochłaniałyby was zazdrość, spory i spiski. Skąd się bierze ten problem? Ludźmi kierują skażone usposobienia. Władza skażonych usposobień to władza szatana. Skażona ludzkość trwa w szatańskim usposobieniu, bez wyjątku. Amen. Amen. Z tych słów wynika, że byłam samolubna i interesowna. Wiedziałam, że podział pracy ma zwiększyć wydajność, a nie dać niezależność. Jeśli koleżanka miała problem, powinnam jej pomóc go rozwiązać. Ale ja zajęłam się swoją pracą, walcząc o reputację i status. O inne zadania nie dbałam, nawet widząc problem. Byłam taka samolubna. Zajmując się podlewaniem, wiedziałam, jak ciężko idzie praca przy filmach. Ale uznałam, że jeśli rozwiążę ten problem, nie ja zyskam uznanie. Potraktowałam to pobieżnie, niepoważnie. W zespole brakowało ludzi i dzieło na tym straciło. A gdy odpowiadałam za filmy, słyszałam o problemach w podlewaniu. Mogłam od razu jej powiedzieć, jak je rozwiązać. Ale bałam się, że wtedy to ona zdobędzie należne mi uznanie, więc jej nie pomogłam. Przez to problem został nierozwiązany, opóźniając pracę. Właśnie. Wykonując dobrze pracę, mogłam zyskać uznanie innych, więc się starałam. Tymczasem siostra Jo napotkała problemy, potrzebowała pomocy. Nie przejęłam się. I dlatego ucierpiała praca domu Boga. Byłam samolubna i bez człowieczeństwa. Gdyby przełożeni nie rozprawili się ze mną, wciąż nie wiedziałabym, jak się zachowuję. I myślałabym, że jeśli dobrze wykonuję swoją pracę, to lojalnie wypełniam obowiązki. Nie poznałabym siebie. Później przeczytałam słowa Boga, dzięki którym zrozumiałam swój problem.
w jakiejkolwiek pracy, interes domu Bożego nie obchodzi antychrystów. Oni zwracają uwagę tylko na własny interes i zajmują się tym, co mają przed nosem. Dzieło domu Bożego i Kościoła to coś, czym niechętnie zajmują się w wolnym czasie. Ich powołaniem jest ochrona własnych interesów, a poważnie traktują tylko to, co lubią robić. Ustalenia domu Bożego i wejście w życie Bożych wybrańców są w ich oczach nieistotne. Bez względu na to, jakie trudności w pracy mają inni, jakie problemy dostrzegają i jak szczere są ich słowa, antychryści nie angażują się, jak gdyby to ich nie dotyczyło. Pozostają zupełnie obojętni na wszystkie sprawy Kościoła. Nawet jeśli mają dany problem przed oczami, zajmują się nim niechętnie i pobieżnie. Tylko jeśli zwierzchnik się z nimi rozprawi i poleci rozwiązać problem, niechętnie wykonają trochę pracy, żeby móc się wykazać przed zwierzchnikiem, a potem wrócą do własnych spraw. Nie wykazują zainteresowania dziełem Kościoła i szerszym kontekstem. Lekceważą problemy, które sami odkryli. A gdy ich o to zapytać, robią uniki i zajmują się nimi z oporem. Czy nie jest to przejaw egoizmu i podłości? Co więcej, wykonując obowiązek, liczą na to, że podniesie on ich rangę. By poprawić reputację, wytężają głowy, obmyślając sposoby, jak wykonać zadanie. Chcą wyłącznie się wyróżnić. Cokolwiek robią lub myślą, mają na względzie tylko własne dobro. Bez względu na to, jaki obowiązek wykonują, walczą o to, kto stoi wyżej i kto ma lepszą reputację. Patrzą tylko na to, ilu ludzi ich podziwia, ilu ich słucha, ilu idzie w ich ślady. Nie omawiają prawdy, nie rozwiązują problemów. Nie rozmawiają o tym, jak przestrzegać zasad, wykonując zadanie. O tym, czy wiernie wypełniają swoją odpowiedzialność, czy też zboczyli z drogi. Nie zwracają uwagi na to, o co prosi dom Boży i jaka jest wola Boża. Działają tylko dla statusu i prestiżu. Amen. Amen. Tak. Bóg wyjawił, że antychryści są samolubni. W pracy troszczą się o własne interesy. Mówią i robią tylko to, co im służy. Nie dostrzegają całego dzieła Kościoła. Oni nie mają sumienia. To prawda. Zrozumiałam, że moje postępowanie jest takie samo, jak antychrystów. Byłam pewna, że dobrze wykonując swoją pracę, mogę chronić własny interes, a angażowanie się w pracę innych jest robieniem im przysługi. Sądziłam, że pomaganie innym kosztem własnych zadań jest pracą za darmo i zwykłą głupotą. Dlatego, kiedy z siostrą Jo rozdzieliłyśmy obowiązki, nie zastanawiałam się nad trudnościami, o których mi wspominała. Nie próbowałam jej pomóc. Dbałam tylko o to, by dobrze wykonać swoją pracę, zyskać aprobatę i uznanie. Patrząc wstecz, czy rzetelnie wypełniałam obowiązki? Przecież dbałam tylko o swój status i interesy. Właśnie. Wierzyłam w szatańskie filozofie, kto pierwszy, ten lepszy. I niech się dzieje, co chce, póki mnie to nie dotyczy. Byłam samolubna. Wykorzystałam podział pracy jako szansę na wykazanie się. Nie szczędziłam wysiłków na przydzielone mi zadania. Nie bacząc na interes domu Boga, nie poczuwając się do tego, że jestem częścią Bożej rodziny, nie współpracując zgodnie z moją siostrą. To spowolniło i zablokowało pracę domu Boga. Zrozumiałam, że postępowałam szatańsko. Moim czynom brakowało człowieczeństwa. Uznanie nie ma znaczenia w wypełnianiu obowiązków.
Trzeba dobrze wykonywać powierzone nam zadania. To nasz obowiązek. A jeśli dostrzegamy problem w czymś, co nie jest naszym obowiązkiem, jako członkowie Domu Bożego powinniśmy go rozwiązać. Tak. Jestem przywódczynią, więc każda praca na rzecz Kościoła jest moim obowiązkiem. A każda źle wykonana praca dotyczy również mnie. Ale ja troszczyłam się o własny status, własny interes. Podążałam ścieżką antychrysta, co prowadzi do odrzucenia przez Boga. To prawda. Antychryści dbają tylko o siebie, nigdy o innych. Dla własnej korzyści zaszkodzą dziełu Kościoła. Moje postępowanie niczym się nie różniło. Bez omówienia tej sprawy nie wiedziałabym, jak groźna jest natura tych działań. Tak. Gdy to pojęłam, odczułam w głębi serca, że wskazując mój problem, Bóg dał mi miłość i zbawienie. Tak. Amen. Później przeczytałam słowa Boga z rozdziału. Poznanie własnego usposobienia stanowi podstawę do tego, by je zmienić. Ja przeczytam. Dobrze. Ludziom najtrudniej jest zrezygnować z korzyści. Większość szuka zysków. Korzyści są ich życiem. Rezygnacja z nich jest jak rezygnacja z życia. Co zatem zrobić? Naucz się znosić ból związany z rezygnacją z tych korzyści. Kiedy osiągniesz to w pewnym stopniu, poczujesz się trochę lżej i nieco swobodniej. I tak pokonasz własną cielesność. Jeśli będziesz trzymał się korzyści, mówiąc: co z tego, że byłem zakłamany? Bóg mnie nie ukarał, więc co mi zrobią ludzie? Z niczego nie zrezygnuję. Wtedy nikt inny nie poniesie straty. Wyłącznie ty będziesz przegranym. Rozpoznając własne skażone usposobienie, masz szansę wejść w życie, rozwinąć się i zmienić. To okazja, byś stanął przed Bogiem, przyjął Jego nadzór, osąd i skarcenie. Szansa, by dostąpić zbawienia. Jeśli rezygnujesz z poszukiwania prawdy, odrzucasz szansę na zbawienie. Na przyjęcie sądu i skarcenia. Kiedy nie myślisz o własnych pragnieniach, nie kierujesz się zyskiem, lecz troszczysz się o dzieło Domu Bożego, mając na uwadze Jego dobro i dobrze wypełniasz obowiązek, to gromadzisz dobre uczynki przed Bogiem. Tacy ludzie posiadają rzeczywistość prawdy i składają świadectwo. Amen. Amen. Po tych słowach zrozumiałam, że jeśli ludzie dbają o własny interes i nie praktykują prawdy, tracą szansę na zdobycie prawdy i Boże zbawienie. Tak. Z drugiej strony, gdy odrzucasz własny zysk, by pomóc innym, wkładając wysiłek w pracę na rzecz Domu Boga, to nie naiwność, lecz dobry uczynek, który Bóg pochwala. Tak. Amen. Idąc dalej, muszę jak najlepiej wypełniać obowiązki, nie tylko własne. To zważanie na wolę Boga. Amen. Później, gdy widziałam problem w pracy mojej partnerki, praktycznie omawiałam, jak go rozwiązać. Dzieliłam się z nią sugestiami i planami. Zawsze, gdy widziałam, że któraś z sióstr ma problem, robiłam co w mojej mocy, by jej pomóc. A całą pracę w Domu Bożym uważałam za swój obowiązek. Praktykując w ten sposób, wreszcie poczułam spokój i ukojenie. Tak. Bogu dzięki. Wciąż się zdarza, że samolubnie więcej czasu poświęcam swoim własnym zadaniom, a mniej troszczę się o pracę innych. Wtedy modlę się do Boga o poprawę moich intencji. Bo Dom Boga jest całością i nie można go dzielić. Gdy pomagam siostrze rozwiązać jej problem, to nie praca dodatkowa, która mnie nie dotyczy. To moja odpowiedzialność i obowiązek. Wiedząc o tym, odkładam własny interes i pracuję wraz z siostrą. Bogu dzięki.
Później zgodnie współpracowałyśmy, a praca kościoła dawała owoce. Przybyło wierzących i powstały dwa nowe kościoły. Dziękowałam Bogu za przewodnictwo. Bogu dzięki. Dzięki temu doświadczeniu zdałam sobie sprawę, że współpracując ze sobą, odrzucając samolubne pragnienia i własne interesy i razem chroniąc dzieło domu Boga, otrzymamy Boże błogosławieństwa. Amen. Tak. Dzięki sądowi i skarceniu przez Słowa Boże mogłam się zmienić, praktykować prawdę i odzyskać człowieczeństwo. Bogu dzięki. Czuję, że to omówienie dało mi ścieżkę praktyki. Bogu dzięki. Bogu dzięki.